Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia rozmyślania na każdy dzień według świętego Alfonsa Marii Liguorego. Uroczystość świętej Anny, Matki Najświętszej Panny. Dzień 26 lipca. Czyta Iwonna Teresa. Wysławiajmy mężów sławnych i ojców naszych w rodzaju swoim. Przygotowanie. Godność świętej Anny i świętego Joachima jest tak wielka, że rozum ludzki pojąć jej nie zdoła. Są rodzicami Najświętszej Panny, a wskutek tego, według natury ludzkiej, tak bliscy Panu Jezusowi. Ich świętość odpowiada ich godności. Jest to bowiem rzeczą pewną, iż Pan Bóg udzielił im łask potrzebnych do wykonania zadania, jakie im zwierzył. Postanówmy sobie mieć do nich nabożeństwo, naśladować ich cnoty, szczególnie zaś ducha ofiary i ich miłość ku Bogu i bliźniemu. Pierwsze. Godność świętej Anny i świętego Joachima jest tak wielka, iż rozum ludzki pojąć jej nie zdoła. Są rodzicami Najświętszej Panny, to jest, iż dali życie tej, która cudem niesłychanym została prawdziwą matką Słowa Wcielonego, pierworodną córką Boga Ojca i najczystszą oblubienicą Ducha Świętego. To też wskutek tego, jak twierdzą poważni pisarze, święta Anna i święty Joachim wskutek tej ścisłej łączności z Najświętszą Panną byli od wieków przedmiotem szczególniejszej miłości Bożej. Byli oni złączeni ze swą córką również w obietnicach, proroctwach i tajemniczych figurach podanych przez Pismo Święte. Jeśli Maryja jest ową dziewicą zapowiedzianą przez Pana Boga na początku świata, która miała w swoim czasie zetrzeć głowę węża piekielnego, to święta Anna i święty Joachim, dając jej istnienie, wyprawili ją do boju z owym odwiecznym wrogiem. Jeśli Maryja jest tęczą niebiańską wiecznego przymierza między niebem a ziemią, to święta Anna i święty Joachim są obłokami, na których ta tęcza wspaniała przepięknie się rozwinęła. Najpiękniejszą jednak perłą w tej koronie, która przyozdabia czcigodną starość tych świętych oblubieńców, jest to, iż będąc wybrani na rodziców Najświętszej Panny, stali się tak bliskimi Panu Jezusowi według ciała, jako tacy są bliższymi Syna Bożego niż wszyscy inni święci patriarchowie i dlatego zasługują na szczególniejszą cześć i miłość. Drugie. Świętość Joachima i Anny odpowiadała ich godności. Pan Bóg udzielił im do tego łask potrzebnych. Jest bowiem zasadą opatrzności, że jeśli kogoś wzywa do jakiegoś szczególnego posłannictwa, użycza mu wszystkich łask potrzebnych do jego wykonania. Toteż ojcowie i doktorzy Kościoła z uniesieniem mówią o cnotach rodziców Najświętszej Panny, o ich żywej wierze i mocnej nadziei w przyszłego Mesjasza, o ich żarliwej miłości Boga i bliźniego, o ich doskonałym poddaniu się woli Bożej, a nade wszystko o duchu ofiary, jakim się odznaczali. Zastanawiając się
nad przywilejami udzielonymi tym dwóm świętym małżonkom, postanówmy sobie mieć do nich nabożeństwo i zastanawiać się często nad ich wzniosłą godnością. Naśladujmy też żarliwie ich cnoty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z sercem pełnym najszczerszego uszanowania upadam przed Tobą, o błogosławiona święta Anno. Ty jesteś owym stworzeniem uprzywilejowanym i szczególnie umiłowanym, które przez swoje nadzwyczajne cnoty i świątobliwość zasłużyło otrzymać od Boga najwyższą łaskę, dać życie skarbnicy łask wszystkich, owej błogosławionej między niewiastami, Matce Słowa Wcielonego, Najświętszej Pannie Maryi. Rozważając tak wzniosłe łaski, proszę Cię, o najmiłościwsza święta, racz mnie przyjąć w liczbę prawdziwych sług Twoich. Przez całe życie tak Ci obiecuję, będę wiernym Twoim czcicielem. Otocz mnie Twą skuteczną opieką i uproś mi u Boga naśladowanie tych cnót, którymi tak hojnie byłaś ozdobioną. Wyjednaj mi poznanie mych grzechów i prawdziwą skruchę za nie, żywą miłość ku Jezusowi i Maryi i wierne, wytrwałe wypełnianie obowiązków mego stanu. Wybaw mnie ze wszystkich niebezpieczeństw w tym życiu i przybądź mi z pomocą w godzinę mej śmierci, abym niebo osiągnął, gdziebym z Tobą, o najszczęśliwsza Matko, wielbił i chwalił Słowo Boże, które się stało człowiekiem w łonie przeczystej córki Twej, Najświętszej Pannie Maryi. Boże, który darem swej łaski, świętą Annę, uczyniłeś rodzicielką Matki jednorodzonego Syna Twego, spraw, bym doznał pomocy tej, której uroczystość obchodzimy. Spraw to z miłości ku Jezusowi.